Witamy w Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi informacjami z życia miasta. O wielkim, kolorowym motylu na płycie świętochłowickiego stadionu, miejskim Dniu Dziecka, nowych atrakcjach w Muzeum Powstań Śląskich, święcie miasta, a także o wizycie gości z Chin i turnieju Speedway Friendship Cup opowiemy w tym wydaniu naszego programu. Serdecznie zapraszamy! 1 czerwca tłum gości odwiedził stadion na Skałce. Na murawie obiektu wszyscy zgromadzeni ułożyli logo z okazji 70-lecia nadania praw miejskich Świętochłowicom. Jesteśmy z przedszkola miejskiego nr 8 Krasnalacha-Łabały. Razem z naszymi zielonymi układamy siódemkę 70-lecia miasta, no i symbol, logo 70-lecia miasta. W happeningu wzięli udział wychowankowie i uczniowie świętochłowickich placówek oświatowych oraz przedstawiciele samorządu. Na Skałce odbył się Miejski Dzień Dziecka. Wśród atrakcji przygotowanych dla najmłodszych z okazji ich święta były m.in. zawody sportowe i szkółka szczudlarska. Popularnością cieszyły się także pokazy żonglerskie oraz uwielbiane przez najmłodszych malowanie twarzy. Nie mogło zabraknąć występów scenicznych, które rozpoczęły się od koncertu laureatów 12. konkursu piosenki przedszkolaka. Mnóstwo radości i doskonałej zabawy zapewniły również programy zespołów Rocco i Colino oraz siostry Weiss i Stonoga. W Muzeum Powstań Śląskich pojawiły się dwie nowe wystawy. Jedna z nich dotyczy historii czarnego sportu w Świętochłowicach, a do jej realizacji użyto najnowocześniejszych technologii. Tą część naszej ekspozycji przedstawiamy w sposób niezwykle intuicyjny i transparentny dla zwiedzających. Mamy zastosowaną technologię VR, czyli Virtual Reality, ta wirtualna rzeczywistość, do której my tak naprawdę wchodzimy i stajemy się jej częścią poprzez ubranie gogli. Możemy tam zobaczyć historię zarówno naszego stadionu, sprzętu, na którym jeździli nasi żużlowcy, poznania ich historii, i taka podróż wirtualna trwa kilkanaście minut i jest naprawdę wyczerpująca. No, dosyć sporo jest tych zdjęć starszych lat i obecnych, i to bardzo cieszy, że coś takiego tutaj się znajduje. To jest na pewno dobra reklama dla naszego sportu żużlowego. Oprócz wirtualnej wycieczki po świecie świętochłowickiego Speedwaya, zwiedzający mogą zobaczyć także wystawę dotyczącą historii Świętochłowic, począwszy od momentu, w którym nasze miasto uzyskało prawa miejskie. Mamy oś czasu, czyli wszystkie te najważniejsze wydarzenia, które były przez ostatnie 70 lat, czyli od roku 47. Możemy też zobaczyć kilka filmów, zdjęć z kilku filmów, które były kręcone w Świętochłowicach, a pamiętamy, że w sumie ich było 21. Możemy zobaczyć na przykład zwiastun tych najbardziej znanych śląskich, czyli właśnie Soli Ziemi Czarnej, Perły w Koronie. Myślę, że jest to swego rodzaju właśnie ciekawostka i atrakcyjne dla mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale i całego regionu. Za nami Święto Miasta. Podczas trzydniowego wydarzenia przez scenę ustawioną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka przewinęło się wielu znakomitych artystów. Piątek, jak co roku, upłynął pod znakiem hip-hopu. Gwiazdami wieczoru byli Tede i Don Guralesco. Na wielki aplauz mógł liczyć również lokalny skład W, który przed świętochłowicką publicznością czuje się jak ryba w wodzie. U siebie zawsze gra się dobrze. Publika znała numery, przede wszystkim jest to nasza publika i jak zawsze było dobrze. Dzięki Świony za rap festiwal, było super, także do zobaczenia, mamy nadzieję za rok. Sobota była bardzo zróżnicowana pod względem muzycznym. Na estradzie pojawiły się gustujące w soulu i bluesie wokalistki Joanna Kaniewska i Joanna Ryczyńska oraz okrzyknięty przez niektórych nadzieją polskiego rocka zespół Mooncade. Wieczorem z kolei wystąpiła Margaret oraz zespół Demono. Świętochłowice wiedzą, jak się bawić i wiedzą, jakie gwiazdy zapraszać, żeby naprawdę ludzie byli zadowoleni. Bardzo dużo publiczności, bardzo dużo ludzi, nawet z Gdańska, Gdyni, z Warszawy. Sobotni wieczór zakończył się efektownym pokazem fajerwerków. Ostatni dzień wydarzeń na Skałce upłynął w atmosferze śląskiej biesiady. Publiczność doskonale bawiła się przy dźwiękach muzyki Damiana Choleckiego, Krzysztofa Respondka i grupy Szlagier Maszyna. Lubię te klimaty śląskie, uwielbiam je! No i poza tym jesteśmy każdorazowo tutaj, jak są dni Świętochłowic. 3 czerwca do naszego miasta zawitała delegacja z chińskiego Tajan, miasta partnerskiego Świętochłowic. Wizyta zaowocowała podpisaniem ważnego dokumentu, którego znaczenie podkreślają przedstawiciele obu stron. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy w obszarze oświaty i edukacji.
Między innymi przewiduje ono zagospodarowanie tego odcinka edukacji młodych ludzi o warsztaty, które będą prowadzone przez Chińczyków z miasta Tajan, nauczycieli, którzy raz w roku przyjadą właśnie do nas do Świętochłowic i te zajęcia poprowadzą. Ale także nasz partner chiński zobowiązał się do przyjęcia każdego roku, czy to latem, czy zimą, grupy uczniów do ugoszczenia ich właśnie w chińskim mieście. Mam nadzieję, że będzie to zachęta dla młodych ludzi do tego, aby wybierać klasę chińską właśnie w liceum imieniem Jana Kochanowskiego. Goście z Tajan nie kryli zadowolenia po wizycie na lekcji ich języka w uniwersyteckiej klasie zespołu szkół ogólnokształcących nr 1. Chiny są obecnie najszybciej rozwijającym się państwem świata, które dąży do zacieśnienia relacji z naszym regionem Europy, między innymi poprzez utworzenie nowego jedwabnego szlaku. W związku z tym poznanie języka chińskiego daje 100% szansę na dobrze płatny zawód. W miniony weekend stadion imienia Pawła Waloszka po raz kolejny stał się areną żużlowych zmagań. Tym razem w Świętochłowicach zorganizowano międzynarodowe zawody Speedway Friendship Cup. Jest to liga krajów, które na co dzień prezentują może nie najwyższy poziom sportowy, ale chcą dążyć do tego, żeby równać z najlepszym. Stąd nasz pomysł z Czechami, Słowakami, Ukrainą i Węgrami stworzyć taki projekt speedwayowego ścigania drużynowego, w którym zawodnicy młodzieżowi oraz seniorzy mają wzajemnie się szkolić, zdobywać doświadczenie w ligowym. Poznają nowe tory, jeździmy na różnych obiektach, różnych geometriach, różnych długościach. Stąd też możliwość dla tych młodych ludzi rozwoju własnej umiejętności. Turniej był wyjątkowo udany dla zawodników klubu MS Śląsk Świętochłowice. W sobotę zespół z naszego miasta po raz pierwszy od 14 lat wystartował w zawodach drużynowych na własnym torze i od razu wygrał. Sukces został powtórzony dzień później podczas treningu indywidualnego. Reprezentanci gospodarzy zagarnęli cały podium. Pierwszy był Hubert Łęgowik, a za nim uplasowali się Marcel Kajzer i Bartosz Szymura. Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. W sobotę 10 czerwca kolejna odsłona Industriady. Zapraszamy na teren Wierzchu WK Polska, gdzie od 10 do wieczora nie zabraknie atrakcji. Wśród nich m.in. plener malarski, koncert seniorów KWK Polska z zespołem The Silvers, koncert Macieja Maleńczuka o godzinie 21 oraz pokaz pirotechniczno-maszynowy od 22. Szczegółowy program na stronie www.świętochłowice.pl. W niedzielę 11 czerwca o godzinie 11 w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda koncert Old Metropolitan Band oraz inauguracja wystawy Derby Artystyczne 2017. Wstęp 20 zł. W środę 14 czerwca o godzinie 17 na stadionie imienia Pawła Waloszka odbędą się drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.